Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Cieszę się, że możemy być razem zgromadzeni. Dołączę tylko do pozdrowień, które tu wybrzmiały. Też i w modlitwie zabrzmiało to imię od siostry Tatiany. Byliśmy tam w minioną niedzielę z żoną. Bardzo serdecznie zbór pozdrawia. Pastorowa Tatiana, wiecie, ma ograniczenia, jest na wózku, ale jej duch, ojej, 20 lat młodszy, bez ograniczeń, coś pięknego. Naprawdę. Miło ją odwiedzić, posłuchać, jest ogromną zachętą i dla nas, i dla wielu, wielu. A więc pozdrowienia serdeczne od niej. Moi drodzy, zostało zapowiedziane, że będzie to chwila uroczysta, uroczystość błogosławieństwa dzieci. Tak to nazywamy. Za każdym razem przypominam w tym miejscu, może dla osób, które są gośćmi, może po raz pierwszy, może kolejny, ale może po raz pierwszy na takiej uroczystości, więc chcę wytłumaczyć, przypomnieć, że ten moment, przed którym stoimy, to nie chrzest. Tak w naszej kulturze polskiej jest przyjęte, tak jest oczekiwanie, że takie maluszki są prowadzone do chrztu. Natomiast, moi drodzy, nie krytykując niczego, nikogo, chcemy po prostu być wierni Pismu Świętemu, Biblii. Biblia jak najbardziej zaleca chrzest. Absolutnie tak. Końcem roku go mieliśmy. Wiele uwagi było temu poświęcane. To jest konieczność, to jest wymóg, ale we właściwej kolejności. To jest konieczność, ale na potwierdzenie naszej wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Te kochane małe dzieciaczki, Tobiaszek, Zuzia, no nie podejrzuję ich o to, żeby już świadomie coś rozumiały i świadomie mogły decydować o swoim życiu. Dzisiaj chcemy ich po prostu błogosławić. Dzisiaj chcemy się o nich modlić. Dzisiaj chcemy... Aż się roześmiałem, bo Tobiaszek tak wbił we mnie wzrok, że... Tak, chcemy ich błogosławić, chcemy się modlić o nich, chcemy ich przynieść przed Boży tron, aby Pan Bóg obdarzał ich swoją łaską, błogosławieństwem, zdrowiem. Będziemy się modlić o rodziców, aby rodzice mogli być pod Jego błogosławieństwem w tym sensie, że Bóg im udzieli mądrości do wychowania, pielęgnacji, da im cierpliwości, łaski. Będziemy się o to za chwileczkę modlić. Moi drodzy, mówiłem, że to jest biblijne. Mamy nie jeden przykład w Biblii na ten temat, ale ten główny, kluczowy to sam Pan Jezus Chrystus. Najpiękniejszy przykład. Pamiętacie, miał zaledwie parę dni, kiedy go przyprowadzili rodzice do świątyni. Ale tam go nikt nie chrzcił, prawda? Symeon go chrzcił? Nie. Pan Jezus przyszedł sam do chrztu. Sam decyzję taką podjął, kiedy miał 30 lat. Ale kiedy miał kilka dni, kiedy był małym niemowlęciem, rodzice go przyprowadzili do świątyni. I tam Symeon o niego się modlił, błogosławił, mówił też słowo prorocze. Później Anna. A kiedy widzimy na służbę Jezusa później, widzimy dokładnie to samo. I chciałbym ten werset przeczytać z Ewangelii Łukasza. 18 rozdział od 15 wersetu. To jest ten obraz, ten moment, kiedy ewangelista Łukasz opisuje to wydarzenie, kiedy rodzice przynieśli dzieci, aby Jezus ich błogosławił. Przynieśli też do Niego i dzieci, aby się ich dotknął. Nowszy przekład ewangeliczny mówi, aby włożył na nich ręce. A widząc to, uczniowie gromili ich. Jezus zaś przywołał je i rzekł, pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie zabraniajcie im, albowiem do takich należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. Ewangelista Mateusz ten sam moment, to samo wydarzenie opisał w takim zdaniu, jedno zdanie tylko. Ewangelista Mateusz mówi tak, zapewniam was, to są słowa Pana Jezusa, zapewniam was, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, na pewno nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Wyobraźmy sobie tę scenę. Oto Jezus naucza, przypuszczalnie są tłumy ludzi przed Nim, nauczał przypuszczalnie do tłumów ludzi i wtedy przepychają się rodzice z zamiarem, aby przyjść do Jezusa,
aby Jezus położył na nich ręce i ich błogosławił. To jest sceneria. I oto Pan Jezus mówi kilka myśli w tym, co przeczytałem. Po pierwsze odnosi się do tych, którzy temu chcieli przeszkodzić. Mówi, nie róbcie tego, pozwólcie im przychodzić. I wręcz Jezus zaprasza rodziców, mówi, chodźcie, będę błogosławił ich, położę na nich ręce, będę ich błogosławił. Moi drodzy, to daje nam ten argument, to daje nam to przyzwolenie i tą chęć, że właśnie to chcemy robić. My w imię Jezusa poselstwo sprawujemy i dzisiaj kontynuujemy Jego dzieło i chcemy to samo uczynić. Chcemy na nich kłaść ręce i błogosławić Go. Mam nadzieję, że nie ma już dziś takiego przypadku, aby ktoś stawał wam na drodze i mówił, nie róbcie tego, tak jak uczniowie wtedy z jakichś powodów. Ale Jezus zachęca, czyńmy to. Ale zobaczcie, oto przychodzą rodzice z dziećmi, Jezus zaprasza, a potem mówi rzeczy nie bardzo do tych dzieci, nie bardzo nawet do rodziców. Zobaczcie, do kogo kieruje on swoją wypowiedź? Do tłumów, do całej rzeszy go słuchających. A później, kiedy wypowiedział te zdania do całych tłumów, później ich błogosławił. I wiecie, ja chcę zrobić dziś tak samo. Chcę, tak jak Jezus, dokładnie zwrócić te same zdania, te same myśli do tłumów. Tu może nie ma tłumów, może jest dobrze ponad 200 osób, to może nie tłumy, ale kiedy doliczymy do tego tych, którzy nas w internecie słuchają, czy będą słuchać, to już się zrobią tłumy. A więc, moi drodzy, tak jak Jezus, chcę zwrócić te same słowa. Jezus powiedział tak, jakby troszkę w oderwaniu od tej sytuacji. Oto dzieci są przed nim, a on mówi coś takiego. Zapewniam was, jeśli nie nawrócicie się i nie staniecie jak dzieci, przypuszczam, że wskazał na nich, na te dzieci, na pewno nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Moi drodzy, jestem przekonany w 100%, że każdy ze słuchaczy tutaj na tym miejscu i w internecie chce wejść do Królestwa Niebios. Bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, pochodzenie czy kulturę, czy denominację. Myślę, że każdy chce wejść do Królestwa Niebios. Bo cóż, alternatywa jest to drugie królestwo, królestwo szatana. Myślę, że tam nikomu nie jest śpieszno. Więc myślę, że każdy również wtedy ze słuchających słyszy to słowo, jeśli chcesz wejść do Królestwa Niebios, dwa warunki. Dwa warunki, które tu Jezus powiedział. Zapewniam was, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci. Wiecie, te dwa warunki są bardzo ściśle z sobą połączone. Bardzo ściśle. Mamy się stać jak dzieci. Jak takie małe dzieci. Może nie aż tak, ale jak małe dzieci. Moi drodzy, co takiego charakteryzuje dzieci? Bo chyba rozumiemy, że nikt z nas dorosłych nie ma się pomniejszyć fizycznie do ich wymiarów, ich mentalności. Ale właśnie coś z ich mentalności musi nas cechować. Wiecie, to co Jezus chciał zaakcentować, to przede wszystkim ta dziecięca prostota. Ta dziecięca otwartość. To dziecięce proste pojmowanie tego, co się do nich mówi. Kiedy słyszy od rodziców taki maluch coś, co do niego się mówi, to w takim małym wieku nie komplikuje. Im starszy, tym więcej komplikuje. Ale w takim maluszek nie komplikuje. Po prostu bierze to ufnie, tak jak słyszy. Myślę, że wielu rodziców miało takie zabawy z dziećmi, może nie wszyscy, ale myślę, że wielu miało takie zabawy, kiedy dzieciak stał na jakiejś komodzie czy stole. Tatuś w odległości tam metra czy pół metra otwiera ramiona i mówi, skacz. Niektórzy tatusiowie się tu uśmiechają. Pewnie testowaliście. Wiecie, ja jeszcze nie spotkałem dzieciaka, który by kombinował i mówi, a jak mnie nie złapiesz, a jak się odsuniesz, a może ty celowo tak robisz, żebym ja spadł i złamał sobie rączkę albo stugłówkę. Słyszeliście? Ja takiego malucha nie słyszałem kombinować. Jak słyszysz skacz, skaczę. I 100% pewny, że tato złapie.
To jest ta ufność. To jest to niekomplikowanie. To jest to proste słyszenie słowa, które się do niego kieruje. Moi drodzy, Jezus kieruje to słowo z nadzieją, że słuchacze z taką prostotą to odbiorą. I mówi, jeśli się nie nawrócicie. Warunek, aby dostać się do Królestwa Niebios, to w taki zupełnie dziecinny, prosty sposób przyjąć to słowo. Kiedy mówi Jezus o tym, aby się na nowo narodzić. Wiecie, apostoł Piotr w swoim pierwszym kazaniu, kiedy było wylanie Ducha Świętego, kiedy po raz pierwszy Piotr publicznie usługuje, on mówi wyraźnie do słuchaczy, a było ich pewnie bardzo dużo, mówi, musicie się upamiętać. Może otworzę to miejsce, to są Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, ale wcześniej on mówi takie zdanie. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Moi drodzy, Żydzi wiedzieli, o czym on mówi. Żyd rozumiał, jeżeli usłyszał słowo Mesjaszem. A Piotr mówi odważnie, Jezus jest Mesjaszem. Żyd rozumiał, że chodzi o kogoś, kto przyszedł uratować go od jego grzechów. Mesjasz to zbawca. Mesjasz to ten, który przyszedł wyrwać ludzi z ich grzechów. I Piotr mówi tutaj odważnie. Jezus przyszedł, umarł na krzyżu, aby dać ci życie. Ale zobaczcie, to tu nie jest automatyzm. On na wstępnym wersecie mówi, upamiętajcie się. Dlatego, że jest Mesjasz, dlatego się upamiętajcie. Moi drodzy, następnym stronę, jeżeli tylko odwrócę, 4:12, Piotr mówi dalej w innej już sytuacji takie zdanie. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Proste zdanie, proste słowa. Piotr mówi, nie ma w nikim innym zbawienia. Tylko prosta wiara w Mesjasza. Tylko przyjście w pokucie przed Jego tron. Tylko wyznanie Mu swoich grzechów i przyjęcie Jego zbawienia. Jedyna droga. I Piotr mówi to tak prosto. I oczekuje tej dziecinnej prostoty. Wiecie, a wielu dorosłych komplikuje. Jak to nie ma innego imienia? Jak to? Jak to nie ma innego sposobu? No jak to? I zaczynają się schody. Moi drodzy, Piotr, kiedy głosił to kazanie, przypuszczam, głosił do mnóstwa ludzi. To były święta. Szacuje się, że tam dobrze ponad 1 000 000 ludzi było. Oczywiście nie wszyscy byli w tym momencie jego słuchaczami. Ale widzicie, Piotr nie miał nawet złudzeń, że wszyscy przyjmą z dziecinną prostotą to poselstwo. Zobaczcie, on mówi w dalszych słowach do słuchaczy, ratujcie się spośród pokolenia przewrotnego. On nie liczy na to, że całe to pokolenie będzie zbawione. On mówi, ratuj się spośród tego pokolenia. Dlatego te słowa chcę, żeby płynęły i w internecie, i tutaj. Jeśli jesteś na tym miejscu, nie musisz patrzeć na całe pokolenie. Na swoich znajomych, przyjaciół z kościoła, przyjaciół, rodzinę, kogokolwiek. Patrz na siebie. I niech słowa Piotra brzmią, ratuj się z tego pokolenia. Jeśli słuchasz tego przez internet, pozdrawiam przy okazji. Weź to pod uwagę i niech Cię Bóg błogosławi. Moi drodzy, Jezus mówi, jeśli nie staniecie się jak dzieci, na pewno nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Co to znaczy staniecie się? To tylko na ten moment? Na ten jeden moment narodzenia na nowo? A potem już nie? Nie. Jezus mówi o postawie, która nas ma cały czas charakteryzować. Postawa życia. Wiecie, tylko o jednym aspekcie wspomnę. Ta postawa dziecka, rodzice o tym doskonale będą wiedzieć, to bardzo wielka łatwość do przebaczania. Zgadza się? Wyobraźcie sobie taką scenkę. Jest 2 chłopaków, parolatków. Nazwijmy ich Dawid i Filip. Pięknie się bawią. Aż tu nagle awantura. Aż tu nagle, jaka awantura. Wrzask, krzyk. Filip skacze do Dawida, bo stała się straszna rzecz. Chłopaki się śmieją. Niechcący użyłem waszych imion. Akurat siedzą razem. To przypadek.
Kochani, więc kontynuuję, skaczę jeden do drugiego, bo stała się rzecz straszna. Oto Dawid zabrał mu jego nowe autko, co dostał na święta. To jest mega wielki problem. Dlatego malucha w tym momencie naprawdę tak. Chyba rodzice wiedzą o tym, że to w tym momencie może być sytuacja niezwykle poważna. Dlatego malucha. I jest awantura. I jeden drugiego okłada pięściami. Rodzice wkraczają, rozdzielają ich. Powiedzcie mi, jak wygląda sytuacja za 15 minut? Bawią się, jak gdyby nigdy nic się nie wydarzyło. Prawda? Gdybyś mu tak po godzinie wspomniał i byś pytał, Filip, co to się stało z tym autkiem tam? O jakim autkiem? O co chodzi? Nie pamięta już nic. A w tym momencie sytuacja była mega poważna. Moi drodzy, to ma nas charakteryzować. Ta łatwość i gotowość do przebaczenia. Kiedy nam się dzieje krzywda, bo brat czy siostra coś nam zrobił, czy znajomy, czy przyjaciel, czy nieprzyjaciel, wszystko jedno. Wiecie, to dla naszej perspektywy jest mega ważny problem, ale z Bożej nie. Bóg patrzy na to mniej więcej tak, jak my patrzymy na to autko. I tak widzi ten problem. A dla nas to jest mega ważny problem. I powiedzcie mi, my dorośli, jak długo potrafimy pamiętać o tym naszym w cudzysłowie autku? Czasem latami. Prawda? Czasem latami potrafimy pamiętać. Czasem bywa już tak, że nie pamiętamy, co to za autko nam ukradli. Mówię obrazami. Ale niechęć pozostaje. Ale niechęć do tej osoby gdzieś tkwi. A Jezus mówi, że jeśli nie będzie nas charakteryzować postawa dziecka, nie wejdziemy do Królestwa Niebios. Pamiętacie kazanie na górze, którego analizowaliśmy w zeszłym roku? Będziemy później jeszcze do niego wracać. Kiedy mówiłem o nieprzebaczeniu z Ewangelii Mateusza 5:21 i dalsze, tam Jezus stawia na równi właśnie taką niechęć, jakieś obmawianie, jakoś nieprzebaczenie, choćby w najmniejszym wymiarze, na równi z morderstwem. I dalej tam Jezus mówi o tym, że takich czeka ogień piekielny. To są cytaty Bożego Słowa. Moi drodzy, więc my dorośli, miejmy to z dziecka. Dziś podkreśliłem tylko te dwa aspekty. Tą otwartość, gotowość, ufność na to, żeby być słuchaczem Bożego Słowa. I to, co Bóg mówi, to wykonać. To raz. A drugi, bądźmy jak dzieci gotowi do przebaczenia. Dosłownie, choćby nas kto zranił, naprawdę przebaczmy i za chwilkę bądźmy jak to dziecko wolni w stosunku do niego. Bo inaczej Bóg mówi bardzo poważnie. Możemy nie dostać się tam, gdzie chcemy się dostać. Do Bożego Królestwa. I kiedy Jezus to powiedział, kiedy Jezus powiedział to zdanie, potem brał dzieci i błogosławił je. I chcemy to teraz czynić. Za moment to będziemy czynić, ale musimy ich przedstawić. Musimy wiedzieć kogo. A więc mamy na dzisiaj dwóch kochanych dzieciaczków. Rozpoczniemy od dziewczyny, od pani, jak przystoi. Więc przedstawię ją, tak jak rodzice napisali. Mam nadzieję, że odczytam jakoś te zdania, chociaż są w sumie ładnie napisane, ale spróbujemy. Zawsze nie tak łatwo czyta się czyjeś pismo, choćby jak się ktoś postarał. A więc Zuzanna Gibiec. Pięknie brzmi, nie? Zuzanna Gibiec, córka Weroniki i Jana Gibiec, urodziła się 25 lipca 2018. No i co rodzice pięknego napisali? Posłuchajcie. Dar od Boga dostaliśmy. Ojej, to jest chyba wierszem. A ja chyba wiersza nie umiem tak deklamować, ale spróbujemy. Dar od Boga dostaliśmy. Dopiero rozkwita. Malutki, cieplutki,
radością jest naszego życia. Ma naszą krew, malutkie oczka i piękniejsza jest niż stokrotka. Nasze piękne słoneczko, gwiazdeczka, nasza maleńka, kochana córeczka. Śmiało, ktoś tu chciał zaklaskać. I oczekiwania rodziców wobec dziecka napisali tak. Pragniemy dla naszej córeczki Zuzi, by całym sercem pokochała naszego Pana Jezusa Chrystusa, a Bóg obdarzył ją mądrością i obficie błogosławił. I będziemy się o to za momencik modlić. Tobiasz, cześć. Macha mi tu rączką. To o tobie. Tobiasz Czysz, tak się nazywa. Imiona rodziców to Wioletta i Marcin. Marcin tak wpatrzony w syna. Co oni napisali? Patrząc na nasze dzieciątko, od razu widzimy biblijne znaczenie słowa Tobiasz, czyli Bóg jest dobry. Jest dzieckiem pełnym energii, uśmiechniętym i potrafiącym rozwiać wszelkie nasze troski swoim uśmiechem. Rzeczywiście pięknie mi się tu uśmiecha. Ich oczekiwania. Jako rodzice chcielibyśmy, aby nasz syn rozwijał się i dorastał w atmosferze miłości, radości i pokoju, aby uczył się, że każdy problem można przynieść przed oblicze Boże. Jako rodzice chcemy być dla niego przykładem, a także być dla niego słuchaczami w jego dziecinnych troskach. Pięknie napisane. Troszeczkę ich poznaliśmy przez to, co mogłem przeczytać. Chcemy, aby te wasze życzenia mogły się spełnić i będziemy się teraz o to modlić. A więc, moi drodzy Jasiu, Weroniko, wy tutaj, Wioletto, Marcinie, podejdźcie tutaj twarzą do zboru, stańcie, trzymając swoje maleństwa. Jeśli to możliwe, to proszę też i najbliższych tutaj dziadków, jeżeli są, powstańmy wszyscy, cały zbór, proszę o powstanie. Jeśli to możliwe, jeżeli nie czujecie się jacoś bardzo skrępowani, to podejdźcie. Rodzice, rodziców, czyli dziadkowie, do nich z obu stron, jeśli to możliwe, stańcie obok nich, przytulcie ich, a ja zapraszam tutaj braci z Rady Starszych, abyśmy podeszli i błogosławili i modlili się o nich. Bracia, chodźcie, podejdźcie, stańcie obok nich, będziemy się o nich modlić. Tak, kochany Ojcze, bardzo dziękujemy Ci za te dzieciątka, które dałeś rodzicom. Dziękujemy Ci, Boże, z całego serca za to, że są ich radością, są dla nich błogosławieństwem. I Panie kochany, chcemy błogosławić teraz małą Zuzię. Dziękujemy Ci za jej życie, że mogła się urodzić. Dziękujemy Ci za to, że obdarzasz ją zdrowiem, że może być radością dla swoich rodziców. I dziś, Panie, tak jak niegdyś Jezus, chcemy kłaść na nią ręce i błogosławić ją. Błogosławić, Panie, aby mogła rozwijać się zdrowo, abyś obdarzał ją mądrością w jej wzroście, w jej poznawaniu Ciebie i świata. Panie, błogosławimy ją, Panie. Niech naprawdę prawidłowo się rozwija. Ojcze, błogosławimy także i Janka jako ojca, Weronikę jako matkę. Panie, daj im Twojej mądrości w wychowaniu swojego dziecka. Panie, daj im Twojej mądrości i cierpliwości, aby byli wzorem i przykładem dla niej, aby ona patrząc na ich życie mogła znaleźć Ciebie, Panie. Błogosławimy ich, Panie. Niech Twoja łaska jest nad Zuzią, nad rodzicami, nad całą ich rodziną, Panie. Błogosławimy ich w imieniu Jezusa. Panie, chcemy też dziękować Ci za małego Tobiaszka. Panie, dziękujemy Ci za jego życie, że mógł zdrowo się narodzić, Panie. Dziękujemy Ci za to, że przyszedł na ten świat ku radości Wioli i Marcina, Panie. Dziękujemy Ci z całego serca, że może zdrowo się rozwijać. Panie, że tak jak mogliśmy słyszeć, jest z ich wielką radością. Ale dziś, Panie, chcemy kłaść na niego ręce.
i w Twoim imieniu Go błogosławić. Błogosławić każdy Jego dzień, który jest przed Nim. Błogosławić Jego rozwój. Błogosławić każdą chwilę, którą Ty przewidziałeś dla Niego. I póki jest małym dzieckiem i potem, kiedy będzie rozpoczynał swoją edukację w szkole, każdą chwilę, Panie, błogosławimy dla Niego. Ojcze, niech w przyszłości jest Twoim dzieckiem. Niech w przyszłości jest Twoim sługą. Panie, błogosławimy i Violettę, błogosławimy Marcina jako rodziców. Ojcze, udziel im Twojej łaski, udziel im Twojego błogosławieństwa. Panie, obdarz ich łaską, aby naprawdę mogli być wzorowymi, wspaniałymi rodzicami dla swojego syna. Jeśli dasz kolejnych, to również dla kolejnych. Panie, prosimy Ciebie o to, abyś ich błogosławił, abyś ich wspierał. Panie, abyś naprawdę pozwolił im być przykładem i wzorem dla Niego. Ojcze, błogosławimy tę rodzinę w imieniu Jezusa. Amen. Moi kochani, kiedyś Pan Bóg w Starym Testamencie Aaronowi polecił błogosławić lud. Dał mu słowa błogosławieństwa, pamiętacie, niech was błogosławi Pan, niech was strzeże i tak dalej. I tam jest ciekawy podział ról. Pan Bóg powiedział do Aarona, ty mów te słowa, a ja będę błogosławił. A więc, moi drodzy, my uczyniliśmy to samo. My dziś wypowiadaliśmy słowa błogosławieństwa, a Pan Bóg będzie błogosławił. Wierzcie w to. Tak będzie. Kochani, niech was Bóg błogosławi. Amen. Kochani, cieszymy się z tych dwóch rodzin. Cieszymy się, że Bóg obdarzył was dzieckiem. Życzymy wam obfitego błogosławieństwa i wiele radości z macierzyństwa. Czy to zabrzmiało tylko macierzyństwa? Tacierzyństwa też. To było w jednym. Moi drodzy, chciałbym przez ten czas, który mi pozostał, zwrócić się troszkę do Bożego Słowa. I chciałbym pewien aspekt, pewien temat poruszyć. Myślę, że ci, co we wtorek byliście, słyszeliście przesłanie biskupa naszego kościoła do całego kościoła świątkowego na ten rok 2019. Jak już też poprzednim razem mówiłem, to jest przesłanie na dany rok, ale to nie znaczy, że z końcem roku Sylwestra jego aktualność się kończy. Ono, to przesłanie, jak i poprzednie zresztą, niechże trwają cały czas. Kiedy słyszałem te słowa, które mi biskup rozpoczynał, byłem ujęty tym, byłem poruszony, dlatego że dokładnie tymi samymi słowami składałem wam życzenia noworoczne, wam i samemu sobie. Myślę, że pamiętacie te słowa, które brzmiały z listu Pawła do Tymoteusza z 4 rozdziału, werset 15. To są te słowa, które towarzyszą nam od początku tego roku, od pierwszych minut tego roku praktycznie. Brzmią, oto zabiegaj i temu się poświęcaj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Chciałem, żeby te słowa były wyświetlone, aby nam towarzyszyły cały czas, bo to jest motto. Bo to jest klucz do wszystkiego tego, co chcę powiedzieć. Moi drodzy, zobaczcie, tam dwa czasowniki są wyróżnione i większą czcionką jeszcze podkreślone. Te czasowniki o czymś mówią. Moi drodzy, jeśli chcemy, a w zasadzie tu nie ma opcji, czy chcemy, czy nie chcemy, bo w zasadzie jeśli chcemy żyć, to musimy robić postępy. Ale jeśli chcemy, aby postępy następowały w naszym życiu, one nie przyjdą tak sobie. One nie przyjdą po prostu z tego, że tylko jesteśmy. Tylko z tego faktu samego, że jesteśmy Bożymi dziećmi i nic więcej. One nie przyjdą. One muszą być wypracowane naszym poświęceniem. Jest napisane, temu się poświęcaj, o to zabiegaj. To są rzeczy, do których musimy dołożyć starań. To jest coś, co wymaga jakiegoś wysiłku ponad standard. Aby nasze postępy były widoczne. Moi drodzy, jak nasze postępy mają być oceniane? Czy one następują, czy nie następują? Przypominam, bo mówiłem o tym wieczór sylwestrowy. Wiecie, to za mało jest troszkę, jeśli bym sam sobie powiedział, no
tym roku okej, postępy zrobiłem, a nikt tego nie zauważył. Rozumiecie? Zobaczcie, co jest napisane. Aby twoje postępy były widoczne. Aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Jak postęp ma być widoczny? Jak Biblia jeszcze inaczej określa tą kwestię? Biblia mówi o owocach. Biblia mówi o tym, że nasze owoce mają być widoczne. I zobaczcie. Ewangelii Jana, 15 rozdział, cały ten rozdział, przynajmniej od początkowych wersetów, jest poświęcony owocom. A potem w którymś miejscu Jezus mówi, że ich powołuje po to, abyśmy szli i owoc wydawali. Kiedy od dobrze pół roku albo i wcześniej rozmyślaliśmy nad tym wszystkim, co jest przed nami, o tym wszystkim, co już zapowiadaliśmy, to motywem przewodnim były owoce, było wydawanie owoców. Pamiętacie ulotkę? Wszyscy ją macie, myślę. Jeśli nie macie, to się jeszcze zaopatrzcie. Ulotka zapraszająca na najbliższą sobotę i niedzielę. Motyw przewodni kiść winogron. Motyw przewodni jest wydawanie owoców. I sami nie byliśmy nawet świadomi tego, że to wszystko tak się połączy w tym momencie. Moi drodzy, chcemy, kiedy organizujemy tą konferencję, która jest przed nami, kiedy zachęcamy do otwarcia domów, kiedy zachęcamy też do uczestnictwa w tych domach otwartych, czyli w małych grupach, moi drodzy, naszym przewodnią myślą są te dwie myśli, w zasadzie to jest jedna myśl wyrażona tylko na dwa sposoby. O to zabiegaj, temu się poświęcaj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich i abyśmy szli i owoc wydawali. Moi drodzy, jak ma odbywać się duchowy wzrost chrześcijanina, twój i mój? Nie będę rozciągał, będę starał się być zwięzły w tym, co mówię. Więc chcę wymienić trzy filary, na których musimy oprzeć nasz duchowy wzrost. I powiem tak, każdy z nich jest jednakowo ważny. Jeżeli któregoś zabraknie, to będziemy kuleć. Chcę posiłkować się oczywiście Bożym Słowem. Wzór czerpiemy z Bożego Słowa. Otwieramy Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, patrzymy na pierwszy Kościół, drugi rozdział, werset 42 i 46. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie i w łamaniu chleba i w modlitwach. I 46 mówi, codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. A potem w 5 rozdziale jest mowa o apostołach. Jest napisane, że nie przestawali też codziennie nauczać w świątyni oraz po domach. To jest 5 rozdział, 42 werset. I to są te trzy filary. Pierwszy filar to jest oczywiście coś najbardziej oczywistego, jak nasza osobista społeczność z Bogiem. Nasza osobista więź z Bogiem. Ale czytamy tutaj o tym, że oni byli widziani, że oni byli w społeczności, czyli na wspólnych nabożeństwach, w świątyni. Ale coś, co może mało jest podkreślane, również po domach. I to jest ten trzeci filar. Moi drodzy, bardzo dużo mówimy w naszym zborze na temat pierwszego filaru. O nim jest tyle kazań, o nim jest tyle mówione i dobrze, bo jest to konieczne, bo jest to jeden z podstawowych filarów. Może mniej mówimy o drugim. Nie wiem dlaczego. Może wiecie, tak głupio jest mówić o tym, że powinniśmy chodzić, przychodzić, być uczestnikami nabożeństw z obawy, że ktoś sobie pomyśli, że jakąś presję chcemy na niego wywierać. A to nie tak. To po prostu jest Boże Słowo. A o tym trzecim filarze mówimy już zupełnie najmniej. A przecież jest on w Bożym Słowie. A przecież pierwszy Kościół się na nim opierał. I o nim chcę dzisiaj może troszkę więcej powiedzieć. Ale po parę zdań na wszystkie te trzy filary. Osobista więź z Bogiem. Moi drodzy, chyba nie muszę podkreślać, jak ona jest konieczna. Już do Abrahama kiedyś Bóg powiedział, Abrahamie, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Nie da się odwrócić kolejności. Nie można być doskonały, nie,
nie będąc zanurzony w Jego obecności. Później, kiedy Jezus powołał uczniów, jednym z głównych celów było to, aby byli z Nim, w relacji z Nim. I w końcu Jezus jako Pan Kościoła, który kieruje swoje słowa do Kościoła już w objawieniu Jana, to jest do zboru w Laodycei, mówi: wpuść mnie, stoję u drzwi Twojego serca, pukam, wpuść mnie. W jakim celu? Relacji. Abyśmy byli z Nim, wieczerzali. Słowo wieczerzać oznacza relację, rozmowę, czas spędzony sam na sam. Moi drodzy, i to jest chyba tak podstawowy filar i tyle o nim mówimy, że niewiele więcej już będę chciał o nim wspomnieć. Moi drodzy, bez niego po prostu umrzemy duchowo. Śpiewaliśmy taką pieśń dzisiaj, bo wiem, bez ciebie zginę. Nawet my, ludzie, którzy może już wiele lat chodzimy z Panem, bez Niego, bez społeczności z Nim zginiemy. Taki wierszyk kiedyś słyszałem. I mam wrażenie, czy przypadkiem nie słyszałem go z ust naszego gościa, którego będziemy gościć w sobotę, czyli Krzysztofa z Zaręby, pastora. Ten wierszyk brzmi tak. Śmierć czyha za progiem, gdy nie pielęgnujesz osobistej więzi z Bogiem. Fajne, nie? Gdy nie pielęgnujesz osobistej więzi z Bogiem, pamiętaj, śmierć czyha za progiem i wejdzie ta śmierć, jeśli nie będziemy pielęgnować osobistej więzi z Bogiem. Nie chcę już więcej mówić na ten temat, bo wiele już rozmawialiśmy o tym, ale powiem tak, kochani, jeżeli nawet ktoś z całego serca się poświęca i pielęgnuje ten jeden filar i tylko ten jeden i nic innego, to powiem wam, wcześniej czy później zdziwaczeje. Bo człowiek jest stworzony do relacji. Z innymi ludźmi również. I stworzony jest do tego, aby był z innymi w relacji. Więc absolutnie konieczny jest ten drugi filar. Wspólne nabożeństwa. To już zabrzmiało w tym, co przeczytałem. Mowa o pierwszym kościele. Kiedy oni codziennie byli w świątyni. Ciekawe, prawda? Myśmy mieli próbkę na początku tego roku. 8 dni pierwszych, od 1 do 8. Sprawda od koncertu, zresztą rewelacyjnego koncertu rozpoczynaliśmy, ale potem każdy dzień byliśmy w zborze, głównie na modlitwach. Wielu nas przychodziło. Taka próbka każdego dnia, ale myślę, że tam to trwało wiele dłużej niż 8 dni. Kiedy oni codziennie przychodzili do świątyni. Ale jak długo to trwało? Nie wiemy. Ale mijały lata i autor listu do Hebrajczyków powszechnie najczęściej uważa się, że to prawdopodobnie mógł być apostoł Paweł, ale nie jest to pewne, więc nazwijmy go tak anonimowo autorem listu do Hebrajczyków. Mówi już takie zdanie. Przeczytam. Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, co u niektórych jest już w zwyczaju. Minęło trochę lat i coś się zmieniło. Ci ludzie, którzy kiedyś spotykali się codziennie, niektórzy z nich już w ogóle nie przychodzili lub przychodzili sporadycznie. Lub przychodzili co jakiś tam tylko czas. Ale zobaczcie, ja analizowałem ten tekst i nie ma tam mowy o sabacie. Prawda? Tam nie ma mowy o to, żeby tylko nie opuszczać tych głównych nabożeństw, które były w sabat. Na dzisiejsze czasy powiem w niedzielę. Tu jest mowa, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, te, które odbywają się w zborze. Moi drodzy, tak jak wcześniej powiedziałem, nieczęsto mówimy o tym, zachęcając czy mówiąc o konieczności, dlatego że wydaje się, no nie, że głupio może wywierać na kimś tam presję, ale tak jest Boże Słowo. Boże Słowo mówi: zachęcajcie się poprzez przychodzenie, poprzez bycie razem. Zachęcajcie się, im bardziej widzicie, że ten dzień, mowa o dniu jego przyjścia, się przybliża. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ten dzień się naprawdę przybliża. Żyjemy taką świadomością, że może jutro nie pójdziesz do pracy? Nie dlatego, że zachorujesz, ale dlatego, że przyjdzie Pan Jezus. Ja nie mówię, że tak będzie, tak może być, ale wiecie co, przyjdzie taki dzień, że tak naprawdę będzie. I to może być bardzo szybko. Więc póki mamy czas,
Póki jest ten czas, zachęcajmy się nawzajem naszą wspólną tutaj obecności. Jak wiele nam daje taka społeczność tutaj razem. Jak rozgrzewa to serce. Jak podnosi, jak zachęca, jak motywuje. Czasem koryguje, ale i to trzeba. Moi drodzy, myślę, że wielu chrześcijan, mówię ogólnie i tych, co nas słuchają w internecie i w ogóle w kościołach naszych, myślę, że powinno pokutować z tego, że to zdanie z listu do Hebrajczyków zupełnie ignoruje i może z błahych powodów opuszcza nabożeństwa. Na pewno dla kogoś, kto opuszcza nabożeństwo, to nie jest błahy powód. Zmęczenie choćby, niewyspanie. W tym momencie dla niego to jest ważny powód, ale z Bożej perspektywy, perspektywy Bożego Królestwa, to jest absolutnie powód błahy. Może ktoś opuszcza nabożeństwa, bo ma po prostu źle poustawiane priorytety. Powinniśmy to skorygować. To jest drugi filar. Drugi filar, na którym musi oprzeć się nasz duchowy wzrost. Nasz duchowy wzrost, aby wydawać owoce. Moi drodzy, i przejdę do trzeciego, który nazwałem sobie małe grupy. Myślę, że ostatnio w naszym zborze już padło troszkę informacji takich praktycznych, co będzie się dziać od początku lutego, o konferencji, o spotkaniach w małych grupach. Już trochę informacji padło. Jak ja skończę, to będą kolejne informacje, bardzo konkretne, praktyczne, co jest przed nami. Ale ja chciałbym bardziej odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Po co? Co nam to w ogóle da? A więc spróbujmy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego małe grupy? Jaka jest ich korzyść? Po co zachęcamy do tego? Moi drodzy, problemem większych zborów, w których grupy domowe czy małe grupy, raczej tak to nazywajmy, nie działają lub są niewystarczające, jest przede wszystkim anonimowość. Możesz być sam ze swoim życiem, ze swoimi problemami w tłumie ludzi. Myślę, że nie jeden z was tak to odczuwa. Wśród tylu ludzi, a czujesz się samotny, bo nie ma relacji, bo nie ma bliskich osób. Po drugie, wiecie, może to jest za mocne słowo, ale nie wiem jakiego innego użyć, taka trochę znieczulica. Może widzę ja czy ktoś inny, że kogoś, nie wiem, nie ma raz, drugi, trzeci. A może widzieć smutek na jego twarzy. Ale jest brak zainteresowania. Bo wszystko dzieje się tak szybko. Wyjdzie, wejdzie. A może jest takie domniemanie, a to pewnie jest w pracy. A może zachorował, a może coś tam, a może coś tam. A może w końcu ktoś inny się tym zajmie, może ktoś inny do niego podejdzie. Efekt jest taki, że on może rozpaczliwie potrzebować czyjejś pomocy, zainteresowania, wsparcia, ale go nie otrzyma. Moi drodzy, i trzecia rzecz, która wymienię jako problem takich większych społeczności, w których grupy domowe czy grupy małe grupy słabo funkcjonują, to jest to, że stwarzamy jakby taką okazję czy takie przestrzeń do tego, że Boże Słowo, które jest głoszone tutaj, łatwiej przecieka. Łatwiej jest wykradane. Zdarzało się wam może kiedyś coś takiego, że przychodzisz w niedzielę na nabożeństwo i usiłujesz sobie przypomnieć, a co było w zeszłym tygodniu? Niektórzy tu się uśmiechają. Przychodzisz i szybko myślisz, ale co było w zeszłym tygodniu? Kto w ogóle usługiwał? Jak już sobie przypomnisz, kto usługiwał, to o czym on mówił? Aha, mówił pastor, ale o czym? Słuchajcie, to jak tu mówić o tym, że to słowo z poprzedniej niedzieli przyniosło jakikolwiek owoc? Jeśli go już nawet nie pamiętamy. To jak tu mówić, że to słowo zostało wprowadzone w czyn? Moi drodzy, a słowo musi być wprowadzone w czyn, bo jeśli nie jest wprowadzone w czyn, to zostało po prostu wykradzione i nie przyniosło żadnego efektu, żadnej korzyści. Moi drodzy, ja jestem przekonany, że mamy dobre kazania, dobrych kaznodziei, bardzo często bardzo praktyczne, ale moi drodzy, zawsze to jest jednokierunkowe. Stąd płynie tam. Nie ma możliwości reakcji, nie ma możliwości czegokolwiek zapytać. Może wielokrotnie w twoim sercu rodzi się pytanie, dobre, ale
O co chodzi? Nie rozumiem czegoś. Albo chciałbyś coś dopytać, albo z czymś polemizować, albo uzupełnić o coś, co sam przeżywasz. No dobrze, że tego nikt nie robi w głównym nabożeństwie, bo to byłoby niemożliwe. Ale na małej grupie to jest absolutnie możliwe. I o to właśnie chodzi. My drodzy, chcemy, aby w małych grupach ponownie przegryźć, przetrawić słowo zwiastowane w niedzielę. Chcemy, aby w sposób praktyczny w małej grupce zastanowić się, i co ja mam z tym zrobić. Słyszałem takie piękne słowo, dobrze, ale praktycznie, co ja z tym mam zrobić, żeby mogło być zastosowane, aby ono przyniosło owoc. Można o tym porozmawiać, można zadawać pytania, można wsłuchiwać się w dyskusję innych uczestników. I wtedy ono zostanie, że tak powiem, wprowadzone w czyn. I wtedy jest dużo, dużo, dużo większa możliwość tego, że to słowo ponownie przemyślane, kiedy w grupie się zastanowimy, co z nim tak naprawdę zrobić, że ono przyniesie owoc. A więc po pierwsze, dlaczego małe grupy? Lepiej zrozumiesz słowo. Więc to po pierwsze. Po drugie, zaczniesz czuć się naprawdę częścią Bożej rodziny przez bliskie, przyjacielskie relacje. Kiedy rozmawia się z kimś, kto jest w grupach już od jakiegoś czasu, to ten aspekt podają jako coś najważniejszego, co miało wpływ na ich życie, czyli relacje. Moi drodzy, osoby, które spotykają się w małych grupach, to po prostu spotykają się, są ze sobą, poznawają się, zaciśniają więzi, potem dzwonią do siebie, interesują się sobą. Moi drodzy, to jest coś fenomenalnego, mieć ludzi, którym naprawdę zależy na tobie. Którym naprawdę zależy na tym, żeby być blisko ciebie, żeby ci pomóc. Są sytuacje różne w życiu, kiedy potrzebujemy pomocy. Przeróżne. Może ktoś stracić pracę, zachorować, przeżywać jakiś inny kryzys. Moi drodzy, wtedy, jeżeli jest wiadome, że jest ktoś blisko mnie, z kim mam relację, kogo dobrze znam, który stoi obok mnie, to jest niesamowita siła. Wiecie, w tym tygodniu troszkę chorowałem, miałem możliwość sobie tam czegoś słuchać i gdzieś tam mi mignęła taka informacja o jakichś badaniach prowadzonych wśród ludzi przeżywających kryzys. To oczywiście jest mowa o bardzo poważnych sprawach. Wierzę, że nie, że to są jednostkowe sytuacje, ale zdarzają się. Kryzys związany z odejściem kogoś ukochanego, ze śmiercią. Bardzo ciężka sytuacja. I były pytania, na co najbardziej liczy taki człowiek. Wiecie, wcale nie na mądre rady, wcale nie na jakąś pomoc materialną, no chyba, że są jakieś szczególne sytuacje, ale przede wszystkim było na to, żeby nie czuć się same. Tyle. Żeby nie być w tym wszystkim samemu. Wiecie, kiedy Job przeżywał straszny kryzys, zginęło w jednej chwili zginęły wszystkie jego dzieci. Później stracił majątek, a potem straszliwie zachorował. To w tym cierpieniu miał jeden fajny tydzień, kiedy przyszli przyjaciele i byli z nim i się nie odzywali. To był najlepszy tydzień jego cierpienia, bo nie był sam, bo był z innymi, którzy po prostu z nim byli. Potem już było trudniej. Ale kiedy może nie uderzamy aż w takie bardzo poważne sprawy, czyli wielkiego cierpienia, ale po prostu problemów. Wiecie, być w grupie, mieć ludzi, z którymi jesteś w bliskiej relacji, to też daje taką perspektywę, kiedy się z nimi rozmawia, że wcale ten mój problem nie jest taki jednostkowy, jedyny, że inni też to przeżywają. Może już właśnie przeżyli to i kiedy rozmawiamy, mogą udzielić wsparcia, pomocy. Wiecie, na takim głównym nabożeństwie to jest absolutnie niemożliwe. W jaki sposób możemy pomóc komuś bez możliwości rozmowy? Ale moi drodzy, takie relacje, o których tu mówimy, one nie rozwiną się na jednym spotkaniu. Nie ma szans. Dajmy sobie szansę. Dajmy sobie szansę, aby te relacje mogły się rozwinąć. Stąd nasza propozycja naszych spotkań przez 2 miesiące. Czy 2 miesiące wystarczy? To zależy od ludzi. Jak ktoś bardzo otwarty, to może tak. Może dla kogoś to być mało, ale spróbujmy od czegoś.
Dajmy sobie szansę, aby się te relacje mogły się nawiązać, rozkwitnąć przez te 2 miesiące. Później będę więcej o tym mówił. Bardzo proste miesiące, bez wielkich zobowiązań. O tym mówiliśmy, jeszcze będziemy wspominać. Po prostu nasza oferta jest: spróbuj, skosztuj, że to jest dobre, że to ma sens. Wiecie, jest taka reguła, kiedy rozmawia się z kimś, kto nigdy nie był w grupach i się go chce zachęcić, to najczęściej jest odpowiedź taka: nie mam czasu, a po co mi to, nie zależy mi, nie widzi w tym nic wielkiego. Ale kiedy się rozmawia z kimś, kto skosztował, kto jest w grupach, to jest odpowiedź odwrotna: nie widzę już możliwości przerwać. Nie widzę już możliwości, żeby grupy nie było. A więc, moi drodzy, dajmy sobie szansę. Co dalej? Kolejna odpowiedź na pytanie, dlaczego małe grupy, trochę powiązana z poprzednim, czyli z relacjami, będziesz lepiej radził sobie ze stresem i życiowymi kryzysami. Moi drodzy, sam fakt, że masz kogoś, masz ludzi, którzy naprawdę, i tutaj podkreślam słowo naprawdę, się troszczą o ciebie i naprawdę zależy im na tobie. Sam fakt, że masz plecy za sobą, że tak powiem, to jest niesamowity komfort. Ale chciałem podkreślić słowo, że którzy naprawdę, naprawdę im na tobie zależy. Wiecie, jest takie zdanie w Nowym Testamencie, apostoł Paweł to mówi, jako polecenie: jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. To jest polecenie. W jaki sposób to chcemy zrealizować na naszych głównych nabożeństwach? To jest po prostu niemożliwe. To, że pomodlimy się o kogoś, to jest bardzo dobre. To jest konieczne, ale to nie jest niesienie brzemiona. Brzemię nieść, tego trzeba znać. To trzeba być w relacji. Moi drodzy, więc zachęta jest, abyśmy mogli wypełnić to przekazanie Jezusa. Jedni drugich brzemiona noście. Gdzie to wcale nie muszą być strasznie ciężkie. Mogą być ciężkie. Ale czasem mogą być takie drobne. Typu ktoś, nie wiem, nie ma z kim dziecka zostawić. Nie ma opiekunki. Albo nie ma jak się dostać do lekarza. Jak warto mieć grono najbliższych przyjaciół. Kolejny, niezwykle ważny punkt. Bardziej naturalny sposób nauczysz się dzielić Ewangelią. To jest coś, czego wielu z nas nam brakuje. Gdzieś zapominamy o tym ogromnym wezwaniu Jezusa, który mówił, że mamy być światłem dla świata. Gdzie nawet dziś rano, tam z innej przyczyny, rozmawialiśmy rano przy społeczności o ludziach niezbawionych wokół nas. Czy w ogóle czujemy to brzemię? Czy w ogóle nas to dotyka, ta świadomość, że oni giną? Czy po prostu są? No są. Sąsiedzi są całkiem fajni. Ale świadomość, że oni giną. Czy nas to dotyka? Czy nas to boli? I czy to powoduje coś, że chcemy ich ratować? Wiecie, ta forma małych grup niesamowicie temu sprzyja. Zdecydowanie łatwiej zaprosić swojego przyjaciela, sąsiada po prostu na małe spotkanie rodzinne do siebie, do domu, na kawę, niż na to miejsce. A kiedy twój niewierzący przyjaciel będzie na takiej grupce, może zadawać pytania, może wyrażać wątpliwości, może obserwować was, waszą pasję do Chrystusa, waszą miłość wzajemną, waszą relację, i wtedy dużo łatwiej otworzy się na Ewangelię. Ogromnie ważna kwestia. O niej mówił biskup, kto słuchał we wtorek, to słyszał. Jeżeli nie, to zachęcam, to jest dostępne w internecie. Bardzo ważne przesłanie o konieczności dzielenia się żywym Bogiem z tymi, którzy giną. Kolejna sprawa. Rozwiniesz swój potencjał, talenty, obdarowania, oczywiście będąc w małej grupce. I już widzę, jak wielu z nas myśli: a na tym to akurat mi najmniej zależy. I to jest ogromny błąd. To jest ogromny błąd. Moi drodzy, Biblia mówi o tym, że każdy z nas otrzymał jakiś dar. Jest przypowieść o talentach. Różne to dary. Mogą to być dary po prostu wrodzone,
ktoś jest bardziej uczuciowy, współczujący, ktoś mniej, różne. Mogą to być dary gdzieś nabyte w ciągu życia i w końcu dary te, które daje Bóg. Nie ma człowieka, który ich nie ma. A pamiętacie to podobieństwo? Jak Biblia bardzo wyraźnie ostrzega przed nieużywaniem tych darów? Jak Biblia bardzo wyraźnie ostrzega przed zakopywaniem tych darów? Pamiętacie, jak źle skończył ten człowiek, który zakopał? Więc jeśli w momencie, kiedy pojawił się ten punkt, że rozwiniesz swój potencjał, talenty obdarowania, pomyślałeś, a to nie dla mnie, to właśnie jest dla ciebie i dla mnie również. Moi drodzy, jak to działa? Wiecie, w dużym zgromadzeniu trudno się z czymś przebić, trudno cokolwiek powiedzieć, trudno zastartować, czujemy się nieśmiali. Ale w małej grupce, kiedy pozwolisz, że te relacje zaczną być naprawdę bliskie, kiedy to jest grono już przyjaciół, gdzie to bardzo łatwo się otworzyć, to bardzo łatwo potem od kogoś się na przykład pomodlić. Czujesz wewnętrznie, że masz przekazać mu jakieś słowo. Przekazujesz mu to słowo, okazuje się, że to było od Ducha Świętego. Rośnie twoja odwaga. Masz odwagę, żeby to potem zrobić na ciut większym zgromadzeniu, na przykład na modlitwach. A potem to się rozwija, masz odwagę, żeby to zrobić w tym miejscu. To jest biblijne. Ale ta grupka domowa, czy mała grupka jest genialnym poligonem do tego, gdzie będziemy się tego uczyć. Gdzie będziemy nabierać odwagi do tego, aby nasze talenty, nasze obdarowywania mogły się uaktywniać. Abyśmy nabierali przy tym odwagi. I już ostatnia rzecz, o której chcę wspomnieć. Pomoc nie przyjdzie zbyt późno do twojego życia, do mojego. Co mam na myśli? Bywa tak, że ktoś zaczyna stygnąć duchowo. Zdarza się, że ktoś, nie wiem, może przez jakieś sytuacje, przez jakiś zawód, różnie jest, może tak po prostu, gdzieś zaczyna duchowo stygnąć. Powiem wam, w dużym zgromadzeniu nikt tego nie zobaczy. Bo można przyjąć maskę numer 5 na twarz, następnego tygodnia jeszcze ładniejszą maskę. Jest wszystko piękne. A potem mówimy, co się stało? On nagle odpadł. Nagle poszedł w grzech. Oj, nie nagle. To się już dawno rozwijało. Tylko nikt nie widział. W dużym zgromadzeniu można się pięknie schować. A potem coś nagle trzaśnie. Ale wiecie, mała grupka temu absolutnie zapobiega. Po pierwsze, jeżeli masz zaufanie do swoich bliskich na grupce, to się otworzysz i powiesz, że przeżywasz ciężki czas, że nie widzisz już radości życia z Bogiem. A jeżeli nawet tego nie zrobisz, to inni zauważą. I pomoc nie przyjdzie zbyt późno. Nie odpadniesz. To jest jeden aspekt. A drugi aspekt, moi drodzy, to są rzeczy, które przeżywamy. Nasze problemy osobiste, rodzinne, małżeńskie. Skupię się na tym ostatnim. Kończę już. Wiecie, ile razy już w mojej przecież nie aż tak długiej posłudze pastorskiej przychodziły do mnie małżeństwa w sytuacji, kiedy było za późno. Po prostu za późno. Byli już tak rozbici, tak strasznie poranieni, że tak naprawdę to trzeba byłoby już tylko wziąć i posprzątać. Za późno. Gdyby przyszli wcześniej. Niektóre się udało uratować, niektóre nie. Za późno. Moi drodzy, kiedy by byli uczestnikami małej grupki, nie doszłoby do tego, bo to inni wychwycą. Jak powiedziałem, może oni sami w zaufaniu do bliskich powiedzą, źle się dzieje. Nie umiemy sobie dać rady, nie rozumiemy się, ranimy się, pomóżcie nam. Tego nikt nie powie tutaj na wspólnym nabożeństwie. Bardzo często pomoc przychodzi za późno, a jeśli w ogóle przyjdzie, to terapia jest ciężka, trudna i czasem to małżeństwo już nigdy nie jest w stanie wrócić do pięknego funkcjonowania. Czasem tak, oczywiście. Bóg jest wielki, Bóg regeneruje, Bóg czasem naprawdę powoduje, że z czegoś rozbitego może być coś genialnego. Absolutnie tak, to Boży cud. Ale po co przez to wszystko przechodzić? Więc moi drodzy, zobaczmy raz jeszcze.
Dlaczego małe grupy? Lepiej zrozumiesz słowo. Mówiliśmy o tym, że na grupkach go przetrawimy. Zrozumiemy, w jaki sposób go praktycznie zastosować. Zaczniesz czuć się naprawdę częścią Bożej rodziny poprzez bliskie, przyjacielskie relacje. Nieoceniona rzecz. Relacje z bliskimi. Będziesz lepiej radził sobie ze stresem i życiowymi kryzysami. W bardziej naturalny sposób nauczysz się dzielić z Ewangelią z innymi. W końcu rozwiniesz swój potencjał, talenty, obdarowania. No i właśnie, pomoc nie przyjdzie zbyt późno. Moi drodzy, widzimy, jak wiele możemy zyskać. Jak wiele możemy zyskać, kiedy wejdziemy w ten temat. Kiedy powiemy tak na tą ofertę, na tą propozycję. I jak wiele możemy stracić, kiedy powiemy nie. Moi drodzy, to jest oferta, to jest propozycja, to co jest przed nami, to o czym za chwilkę Zdzisiu będzie mówił. To jest po prostu propozycja. Kochani, i zrozumcie mnie dobrze. To nie jest jakiś zakręt, że chcemy wszystko przewrócić do góry nogami, a kto się nie załapie, to ma problem. Nie, 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 nie. Nie tak. Jeżeli ktoś powie, ja nie chcę, to nadal cię kochamy tak samo. To jest po prostu oferta, z której skorzystać, bądź nie. My po prostu chcemy cię zachęcić. Spróbuj, skosztuj, bo warto. To jest zobowiązanie, jak już wielokrotnie mówiliśmy, na 2 miesiące. 2 miesiące co tydzień się spotkać. W sposób niezwykle prosty. Wszystko będzie przygotowane. Raz jeszcze przypomnieć sobie to zwiastowanie, które będzie płynąć z tego miejsca. Pobyć z sobą, porozmawiać, pozwolić, aby te relacje miały szansę na wzrost. To nie będzie na pierwszym czy drugim spotkaniu już takie piękne, ale dajmy sobie szansę. A wiecie, co dalej? Bo 2 miesiące przelecą, będzie gdzieś pół kwietnia. Uczciwie mówimy, zakończamy tą kampanię. Ale z nadzieją, że wielu skosztuje i powie, a ja chcę dalej. Że wielu skosztuje i powie, to było tak piękne i ja chcę więcej. I wtedy pójdziemy dalej. Małe grupki się będą tworzyć dalej, już na innych zasadach, choć bardzo, bardzo, bardzo zbliżonych. Więc moi drodzy, niech to, co jest przed waszymi oczami, przyświeca nam. Motto, to o to zabiegaj, temu się poświęcaj. Jeżeli uczestnictwo w grupkach wymaga jakiegoś poświęcenia, okej. Boże Słowo mówi, że mamy się poświęcić w jakiś sposób. Poświęcić choćby swój czas. Ale tak jak już wcześniej powiedziałem, jeśli chodzi o czas, to na te 2 miesiące zawieszamy nasze wtorkowe nabożeństwa, aby to umożliwić. Ja wiem, że dla części z was to żadna łaska, żadna pomoc, bo potrafilibyście być i na wtorkowym nabożeństwie, i na grupce. Ale wiecie, jeśli chociaż byłoby kilku, którym to pomoże, to dla tych kilku warto. Bo na każdym nam zależy, aby każdy mógł tego spróbować. A więc, moi drodzy, o to zabiegaj. Temu się poświęcaj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Abyście szli i owoc wydawali. Pamiętajmy o naszej osobistej więzi z Bogiem. Tego nic nie zastąpi, ale to nie wystarczy. Pamiętajmy, nie lekceważmy naszych wspólnych zgromadzeń. Bo tego również nic nie zastąpi. Ale pozwólmy się otworzyć i na to, by być uczestnikami w małych grupach. A dlaczego? To mówiłem już. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.